Witamy w pierwszym odcinku Misji Rothbard i dzisiaj w pięknych okolicznościach Szkoły Ekonomicznej w Sulejowie porozmawiamy o tym, kim był Karl Menger, czym jest szkoła austriacka i co znaczy ta książka 150 lat po ukazaniu. Ze mną są Łukasz Jasiński i Przemek Rabka. I tak od razu chciałbym zadać może proste, może trudne pytanie. Kim dla Was był Karl Menger? No cóż, jeśli chodzi o mnie, no to dzisiaj możemy powiedzieć, że Karl Menger to był wybitny ekonomista, człowiek, od którego zaczęła się austriacka szkoła ekonomii i z którym ta nazwa jest nierozerwalnie dzisiaj związana. Natomiast kiedy Menger tworzył swoje najwybitniejsze dzieło, czyli Zasady ekonomii, to w zasadzie nie było mowy o czymś takim jak austriacka szkoła ekonomii. Co ciekawe, Menger był samoukiem, nie miał żadnego wielkiego nauczyciela, który by go prowadził, tak jak na przykład Mises, Rothbard czy inni Austriacy i ich podopieczni, więc tym większy szacunek i podziw dla jego działalności. Przemku? Jeśli chodzi o Mengera, to czytając te jego podstawowe dzieła, jak mamy Zasady ekonomii czy późniejsze jego dzieło metodologiczne, to on zasadniczo mnie nauczył tego, jak powinno uprawiać się ekonomię i co znajduje się w zakresie zainteresowania ekonomii. Ale też dla mnie osobiście to było takim szokiem, jak zobaczyłem, jak dostrzegłem ten kontrast między tym, jak wygląda taka zwykła ekonomia podręcznikowa, gdzie mamy te wszystkie wykresiki, jakieś równanka, a mamy też to takie ludzkie podejście Mengera, gdzie zasadniczo Menger może trochę mniej w zasadach ekonomii, a przynajmniej w zasadach ekonomii nie jest to dostrzegalne, ale przede wszystkim w tym swoim dziele rzekomo metodologicznym, ale on tak naprawdę nie jest tylko poświęcony metodologii, zajmuje się takimi bardzo ludzkimi kwestiami, jak to, że człowiek planuje w przyszłość, że zawsze jest pewna niepewność w świecie realnym i człowiek to musi uwzględniać i musi się do tego dostosowywać. I ten kontrast zrobił na mnie wrażenie. To jest... No właśnie na mnie też. To jest tak, że jak pierwszy raz czytałem tę książkę, nie powiem, że było to jakoś specjalnie aż tak dawno, to byłem pod wielkim wrażeniem. Książka jest napisana 150 lat temu, plus minus czyta się jakby była napisana może kilkanaście to może nie, ale kilkadziesiąt. Oczywiście była tak żywo napisana. I teraz w ogóle całe wyjście to było takie odświeżające, że jednak jest możliwość napisania czegoś, co będzie po latach ważne. Będzie zrozumiałe w takich kategoriach, że to rzeczywiście będzie mówiło o rzeczywistości. Te przykłady, które są wzięte, to one nie będą tylko pewnym jakimś elementem, który opakowuje matematyczną zawartość, ale rzeczywiście będą tłumaczyły prawdziwe procesy przyczynowe. No i właśnie, jak myślicie z kolei, gdzie jesteśmy 150 lat po Mengerze, czy w ogóle, czy nie wiem, czy za 150 lat ludzie się będą do tego odwoływać? No ja myślę, że te podstawy, które stworzył Menger, oparcie się na związkach przyczynowo-skutkowym, na logice werbalnej, na niewchodzeniu w te formalistyczne kwestie uprawiania ekonomii, w matematyzację, w jakieś modelowanie. Myślę, że dzisiaj austriacka szkoła garściami czerpie z tego dorobku i jest tak naprawdę wierna tej tradycji. Co więcej, można powiedzieć, że największe osiągnięcia szkoły austriackiej, a więc wykazanie niemożliwości funkcjonowania socjalizmu czy teoria cykli koniunkturalnych, są właśnie oparte nie na jakimś modelowaniu czy jakiejś próbie przewidywania przyszłości, ale chęci uchwycenia tych uniwersalnych zasad znalezienia zależności przyczynowo-skutkowych i tego klarownego wywodu, prostoty wywodu, bo to, co jest charakterystyczne też dla książki Mengera, oczywiście ona ma znaczący wkład w tą tak zwaną rewolucję marginalistyczną, ale jakby ten język jest prosty, czyli z jednej strony można dokonać czegoś wielkiego, ale co równie jest istotne, to nie musi być przekazane w takiej jakiejś formie trudnej, nawet myślę, że tutaj laik, który chciałby się zapoznać z jakimiś podstawami, zacząć swoją przygodę z ekonomią, to między innymi zasady ekonomii Mengera można tutaj polecać. No właśnie, ale to też fajnie pokazuje, że książka, od której się wszystko zaczęło, jest w zasadzie mikroekonomią, tak z obecnego punktu widzenia, że to jest teoria wartości, teoria... Czyli po prostu ekonomią. No właśnie, i teraz to jest tak, że też trzeba mieć dobry punkt wyjścia, nie? Żeby rzeczywiście budować już kolejne teorie, trzeba mieć dobry fundament, czy jakby to się powiedziało, mikroekonomiczny, czyli po prostu ekonomiczny, właśnie. No Menger zasadniczo
od Megara w zasadzie zaczęło się budowanie takiego modelu standardowego ekonomii, można powiedzieć. Bo jak patrzymy sobie na inne szkoły ekonomiczne, właśnie przede wszystkim te ekonomie głównonurtowe, to wygląda tak, że na przykład kiedy gadamy sobie o konkurencji, no to na przykład zakładamy sobie, że mamy jakąś konkurencję Bertranda, przyjmujemy sobie jakieś dziwne dodatkowe założenie i potem patrzymy, jaka w stanie równowagi ustali się struktura jednego konkretnego rynku. A tutaj, wychodząc od Mengera, no to mamy podstawowe zasady ludzkiego działania, tak? Ludzkie działanie kojarzy nam się z Misesem, ale zasadniczo te całe problemy ludzkiego działania, tak? Czy też raczej podstawy całej ekonomii. Znać. Czas, niepewność. Tak, to wszystko znajduje się tam w pierwszych rozdziałach właśnie Mengera, zasady ekonomii, w pierwszych dwóch rozdziałach. I on przedstawił te podstawowe narzędzia i sposób podejścia do ekonomii, który pozwala nam teraz rozwiązać w zasadzie każdy problem ekonomiczny, a przynajmniej od strony teoretycznej. Właściwie tak, tylko że jeszcze i teraz dlatego też w sumie nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale trochę jest ważne, żeby czytać klasyków pod tym względem, że tu dostajemy narzędzia z pierwszej ręki, no i tak jak sami powiedzieliście, zrozumiałe? To nie jest tak, że... Aczkolwiek książka jest bardzo techniczna, szczerze mówiąc. Nie jest matematyczna, ale jest bardzo techniczna. Tak, jest drobiazgowa, ale to chyba wynika z tego, że Menger w ogóle był taki bardzo drobiazgowy, precyzyjny i lubił definicje. Z tym, że te definicje jak się czyta, no to po latach się przekładają, sprawdzają się całkiem nieźle. No i można też powiedzieć, że ten tytuł jest zwłaszcza dzisiaj wiele mówiący, bo to nie są zasady mikroekonomii czy makroekonomii, tylko po prostu ekonomia, więc... To jest też takie podejście austriackie, nie Łukasz, do tego no pamiętajmy rozbicia cytat Alchiana. Mikro. Nie ma czegoś takiego jak makroekonomia. Nie, no oczywiście, ale tak to konfrontując z tym akademickim kursem takim typowym. Oczywiście tutaj no możemy tak powiedzieć, że on wychodzi od tych mikroekonomicznych postaw, ale tak po austriacku powiemy, że od samego początku zaznacza ten aspekt ludzkiego działania. W zasadzie pierwsze zdanie to jest to, że wszystkie rzeczy czy sprawy podlegają prawie przyczyny i skutku i trudno znaleźć wyjątek od tej rzeczy i to jest z jednej strony bardzo odkrywcze, ale Menger ma taką umiejętność przekazywania nawet tych, można powiedzieć, wybitnych spostrzeżeń w taki prosty sposób, gdzie pozytywnie zaskakuje czytelnika i można powiedzieć, że zabiera go w taką podróż po tym świecie ludzkiego działania i pokazuje, że cała gospodarka, system cen, na czym mu bardzo zależało, nie jest efektem działania jakichś pozaludzkich sił, tylko pochodzi od nas samych. No właśnie, bo to nie jest tak, że tutaj jest tylko to, co przyjęło się zwyczajowo nazywać mikroekonomią, ale tu również jest całkiem dużo, czy to o genezie pieniądza, czy to jest również o tym, co potem zostało nazwane przez Hayeka rezultatami ludzkich działań, ale nie ludzkich planów. Czyli jest trochę jednak o spontanicznych porządkach. To jeszcze nie jest tak w pełni rozwinięte, jak potem to ukrystało, ale tutaj już zalążki tego są. I te zalążki już mocno siedzą od samego początku. I teraz, to jest tak, że rzeczywiście wkład, na dobrą sprawę, jakkolwiek ciężko zawrzeć, nie wiem, w 300-stronicowej książce, nieco ponad, całą treść, no to daje narzędzia, daje punkty wyjścia, ale też daje wiele podstawowych problemów, którym potem się przez lata zajmowali ekonomiści. Hayek powiedział, że on wprost. Problem wziął od Mengera. Albo chociażby Mises. Jakbyśmy sobie skonfrontowali książkę właśnie Mengera z ludzkim działaniem Misesa, to znajdziemy tam wiele elementów, z których Mises czerpał garściami. Zresztą kiedyś Mises stwierdził, że to właśnie książka Mengera zrobiła z niego ekonomistę, czy pokazała mu potencjał, jaki tkwi w tej nauce i chociażby teoria dóbr wyższego rzędu, no to mamy tutaj już takie, to co Mises wykorzystuje w teorii cyklu koniunkturalnego, czy chociażby później korzysta też z teorii pieniądza Mengera, żeby rozwijać także tę kwestię. I tutaj, co jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo dalej aktualna jest to książka, i jaki ona miała wpływ, wkład w rozwój austriackiej szkoły. Czemku? Ja się zgadzam. Co do Misesa mogę dodać tyle, że w sumie zawsze jak mówimy o tym ludzkim działaniu, o tej metodologii szkoły austriackiej, czy podstawowych metodach, no to zawsze to jednak się kojarzy z Misesem, ale ostatnio w sumie tak przeglądając znowu tę książkę, no to doszedłem do wniosku, że w zasadzie Mises to bardziej dorobi pewną retorykę filozoficzną, tak, dorobi ten swój jakiś tam kantyzm, jakąś taką kantowskie, jakieś kantowskie, czy neokantowskie, czy może jakby to określił kto inny, jakiś
jakieś biologiczno-neokantowskie, filozoficzne podstawy do tego całego działania, ale same podstawowe zasady uprawiania ekonomii to jest właśnie zawarte u Mengera tak naprawdę. No i on jeszcze wyprowadził te takie podstawowe zasady analityczne, jak na przykład w mechanice klasycznej mamy te wszystkie równania ruchu, no to Menger jednak wprowadził tą zasadę użyteczności krańcowej, zasady działania. To prawda, że rzeczywiście największym dokonaniem, jakie jest zwyczajowo Menger kojarzony, jest tym, że jest znany jako człowiek, który był odpowiedzialny za rewolucję tak zwaną subiektywistyczną, marginalistyczną. Czyli jako pierwszy właściwie opracował kompletną teorię wartości. I teraz, jeżeli mamy takie narzędzia, no to czy nie jest tak, że jednak to łatwo stracić, że możesz mówić, ok, Mises tylko uporządkował, tylko dodał. No ale z drugiej strony było to prawdopodobnie, gdyby nie Mises, to duża część z tego, co jest zawarte tutaj, mogłoby zostać, może nie bezpowrotnie zapomniana, ale jednak leżeć niestety się trochę kurzyć na półkach. Tak. I teraz, jak sprawić... Ale chodzi ci teraz o to, że o roli Misesa w przetrwaniu tego. Znaczy, to jest tak, że te zasady, które zostały napisane, jest tu wiele cennych wglądów, ale po pierwsze, niestety, trzeba to czytać, a po drugie, trzeba to rozwijać. I to jest... No tak. Tak, i teraz, więc samo napisanie tej książki, jakkolwiek jest wielkim osiągnięciem, jednak jest tylko zaczątkiem szkoły austriackiej. Zatem idą kolejne pokolenia, tak jak wy zresztą. A ty? To zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o to, to jak wy korzystacie, czy to z zasad ekonomii, czy to z innych dzieł szkoły austriackiej, w takiej swojej naukowej, doktoranckiej praktyce? No cóż, jeśli chodzi o mnie, to mogę się odnieść na przykład do teorii wartości, czy wymiany cen. To wszystko wydaje mi się, że jest pomocne przy pokazywaniu, jeżeli chodzi o moją działalność naukową, jeżeli tak to można nazwać. Ułatwia mi to odniesienie tego na przykład do zrozumienia, czym jest ubezpieczenie jako instytucja rynkowa. Bardzo też pomocne okazało się podejście Mengera, czy sposób, w jaki pokazał, że pieniądz też jest instytucją rynkową i ja mogę na przykład spróbować podobnie to odtworzyć na przykładzie ubezpieczeń. Nawet jeżeli oczywiście to są tak naprawdę odrębne sfery. To prawda, że to jest rzeczywiście system rynkowych ubezpieczeń, można uznać też za pewien rodzaj spontanicznego porządku. No, też, ale tutaj nawet również to, co jest dla mnie ważne, to ten wywód mengerowski, czyli przyczynowo-skutkowy, krok po kroku. Oczywiście, Przemek stwierdził, że to jest dosyć techniczne, ale tutaj też wydaje mi się, że Menger był dosyć zdeterminowany, żeby tam nie było żadnych niejasności i chyba troszkę to tak jakoś przejąłem, ale jestem z tego jakby zadowolony. Także z mojej strony to widzę wiele plusów. Przemku? Jakieś przemyślenia? No jak stosujemy to w praktyce od Mengera, to może tutaj znowu bardziej bym się odwołał do tej drugiej książki, chociaż w sumie tutaj w zasadach ekonomii też to jest. To jednak zawsze mi się podobał ten nacisk na plany i sam staram się tego trzymać. Że jednak mamy ten taki subiektywizm, że ludzie jednak starają się zrealizować pewne swoje cele, oni organizują sobie pewne przedsięwzięcia, ale też druga rzecz jest taka, że kiedy oni organizują swoje przedsięwzięcia, to ludzie muszą się jakoś dogadać, tak? Jak mamy na przykład problem firm. Żeby jedna firma mogła sprzedać swoje dobra, kiedy ona produkuje jakiś czynnik produkcji, powiedzmy cegły, no to musi się jakoś skoordynować z innymi firmami, czyli że w ogóle muszą powstać inne przedsięwzięcia, które tych cegieł potrzebują. No, to prawda, no nie da się tego no możemy sobie wyobrazić taki dziwny świat, gdzie ludzie nie budują domów. No i po co w takim świecie na przykład produkować cegły? No, taki przedsiębiorca byłby nieskoordynowany z resztą społeczeństwa. I o tym aspekcie trzeba pamiętać. Dobrze. Czyli, jak rozumiem, tu czasami teoria wartości, tu czasami teoria zahaczająca o spontaniczne porządki, o planowanie, właśnie o instytucje. Można czerpać. I też do tego zachęcamy wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek mieliby sięgnąć po tę książkę. A warto.